Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejszą zabawę, czyli wypad nocny z Karolem. Na tę chwilę jest godzina 17.36. I który? 8.08? Tak, 8.08.2021. I powiedz co jak, Karolku? Na razie, tak, przyjechaliśmy. Tak. Miejsca docelowego jeszcze nie mam, bo na razie, że tak powiem, sobie tylko tak siadłem. Pilnujemy miejscówki. Pilnujemy miejscówki, bo właśnie zwolnić na noc, także na razie rekreacyjnie bym bardziej powiedział, w ogóle bez nęcenia. Ale złowiłeś sobie coś już, widziałem. Nie. Spadło ci? Nie miałem w ogóle. Nie miałeś ryby? Nie miałem ryby. Mi się wydawało, że ci chlapało coś. Nie. Wiesz co, podniosłem spławik i coś wyskoczyło. Dlatego, aha. Tak się wydawało, ale póki co jeszcze tak naprawdę bez brania, bez ryby, bo nawet ani nie sypałem nic, mówię. Czekamy. Czysto rekreacyjnie, żeby po prostu zawiesić gdzieś wzrok. Czekam na swoje miejsce docelowe, żeby po prostu już podnęcić tak na dobre, na noc. Rozłożyć się i wędkować. No to jak widzicie, drodzy Państwo, sami miejscówka Wam znana. Byliśmy tutaj ostatnio, połowiliśmy ładnych leszczy. Karol miał na spławik jeszcze dwa karpiki i liczymy dzisiaj na nocne wędkowanie, więc dlatego pilnujemy naszej miejscówki. Karol siadł tu na chwilę. Panowie obok powiedzieli, że do 7-8 gdzieś mniej więcej zostają i będą jechać. Proszę bardzo, a ja obok rozłożyłem się. Pan trochę mi użyczył miejsca. Rozłożyłem się i jestem już gotowy, więc czekamy i zobaczymy co i jak. Ja już miejscówkę mam, tylko Karol będzie musiał przejść, a później zanęcimy i zobaczymy co i jak i będziemy wędkować. Więc zostańcie z nami i zaczynamy ten dzisiejszy interes. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Karol coś ma. Zobaczymy co. Coś niedużego, ale jest. Leszczyk. Więc... Daj go. Leszczyk. No wiesz. Daj go. A przytrzymaj wędkę na chwilę. Odczep sobie. Jak cały poszedł? Prowadziło. Baja. No ale już widzisz, jakaś rybka jest. Bez nęcenia, nie? No. Ale widzisz, przy większej rybie bez szans. Musiałbym wodować. Nie, musiałbyś wchodzić do wody po kolanka, no. I nieduży grunt jest, nie? No, tu jest płytko. Płyciej tu jest niż tam, ale docelowe miejsce to już wtedy se zanęcisz konkretnie i całą noc, ranek. No bardziej pędzisz, że liczę już na ten poranek. Poranek? No ale w nocy też będziesz. Chodź świetlik tam zakładasz? Tak, no jak no. I tak, drodzy Państwo, więc wędkujemy, no i czekamy aż się zwolni miejscówka i docelowo już zanęcimy i będziemy wędkować na tym zbiorniku. A więc przygotuję jakąś mieszankę. Tutaj mam kukurydzę odmrożoną i pęczak, czyli kukurydza odmrożona, pęczak. Dodamy jeszcze co nieco kukurydzy i zanęcimy na nocne wędkowanie. Więc puszka poszła. Do tego damy trochę kulek, czyli Tiger Nut. Ale oczywiście je zmielimy na ciut mniejsze kawałeczki w kruszarce.
ok. Dobra, damy jeden smak, damy kryla. Komnij teraz. Całych. Okej. Co mamy jeszcze? Truskawkę. Kilka truskawek. Oraz do zbielenia. Okej. I mamy taką mieszankę, jak widzicie, z kulek, kukurydzy oraz pęczaku. Do tego damy jeszcze peletów. Większe, mniejsze. Na bogato. I tą mieszankę zalejemy liquidem. Okej. Niech to teraz przejdzie. Jak zaraz to przejdzie, to zanęcimy sobie miejscówkę na nocne wędkowanie, ale tak trochę dojdzie i zanęcimy miejscówkę. Więc drodzy Państwo, koledzy już udostępnili nam w całości miejscówkę. Godzina 19:49, Karol przeszedł i teraz zanęcę miejscówkę tym, co Wam pokazałem. Tam jest taka butelka i zanęcimy tak, aby mniej więcej coś było na nocne wędkowanie, więc jak to się mówi, machaj będą, ryby będą. Mieszanka przygotowana, więc pójdzie trochę towaru w miejsce wyznaczone na klipie, tak aby rybka miała co szamać. Pierwszy próbny, brakło, nie szkodzi. Przesunę się na bok i obskoczymy. Tak, aby przyciągnąć w nocy te większe osobniki. Okej. Jedziemy. Karolowi trochę. Dobrze. Jedziemy.
Teraz poszło do klipa. Teraz sobie, Karolowi sobie. Na jedną Karol będzie w nocy, całą noc łowił na spławik. Świetlika założy. To jedziemy. I ostatnia rakieta ląduje w wodzie. Dobrze, zanęcone mamy, wędkę mogę już zwinąć i szykujemy się pomału do nocnego wędkowania. A co uda się złowić, zobaczycie to, drodzy widzowie, sami. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, Pyzuś, nie na pewno. Karol rozkłada sprzęta, tak żebyś dobrze miał, nie? Wypijemy kawkę. I zobaczymy, co w nocy będzie pykać. Odległość wyznaczyłem, czyli 12, długość razy 3,60. I tak to mniej więcej wygląda. Podnóżek później rozłożę jeszcze tak, aby kopytka rozciągnąć. I tak mniej więcej to wygląda. Wędka już nie będzie potrzebna, więc odłożymy ją, schowamy do samochodu. Mata, kołyska, podbierak, stojak z dwoma wędkami. No i tak wygląda to mój cały bajzer. Ok, woda się gotuje, widzę. Zalejemy. Ok. Napijemy się ciepłej kawki. I zobaczymy, co nam noc przyniesie. Więc tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Zamieszam Karolowi. I tak to mniej więcej wygląda. Kawkę weź sobie, Karol, tam masz posłodzoną. Jak coś, to sobie dosłodzisz. Napijemy się i zobaczymy, co nam noc przyniesie przy tym wędkowaniu. Ja się później ciepło ubiorę, bo noc długa, 20:22, widzicie, już się ciemno robi. Noc długa do rana i ostatnio było zimno, więc tak, abyśmy nie marzli. No i zobaczymy, zanęcone, zarzucone i cóż więcej chcieć. Trzeba czekać na jakieś branie, przerzucać zestawy, zmieniać przynęty i coś w końcu polować z tej wody PZW. Ok, czekamy, pijemy kawkę i jest w pytkę. A więc Karol będzie nęcił, poczekaj, poświecimy jego... Ale spójrz godzinę. Reflektor. Kiedy się rozłożyłem? No, 20:37. Poczekaj, jak to się włącza. Bokiem, tu.
mostu. No. Spławik widać. I Karol teraz. Poczekajcie. No i Karol teraz będzie sypał. Sztuka. Dwie. Trzy. Cztery. No i w nocy będzie, drodzy Państwo, Eldorado na spławik, bo ze świetlikiem będzie łowił, tylko musi szucinę dołożyć. Trzymaj latarkę. Kawkę se weź, Karol. Weź sobie kawkę, wypij. I drodzy Państwo, tak jak mówię, czekamy, czekamy, pijemy kawusie, wasze zdrowie. Jakbyś jeszcze podbierał, to może. A więc, drodzy Państwo, Karol ma... rybkę. No pomału, pomału, poczekaj. Proszę, trzymaj. Zobaczcie, ile dziadostwa tu lata. Czyli leszczyk, ale tych much. Zobaczcie. Taki pokaż. Tak. Trzydziestka taka. Odczepiamy, ale tego robactwa tu jest multum i wędkujemy dalej. A więc u Karola rybka. Zobaczymy tylko co. Kij wygięty, jak widzicie sami. No, przyzwoity leszczyk. To jest przyzwoity leszczyk. Ok. A więc 22:03. Pierwsza ryba. Skusił się leszczyk. Więc rybkę odczepimy. I taka ładna patelnia pójdzie do siatki, do wspólnego zdjęcia. Pierwsza rybka zaliczona na 14 mm Damblesa. Więc, drodzy Państwo, 23:08 zaczęło kropić. Zresztą sami słyszycie. I tak to mniej więcej wygląda. A my siedzimy nieugięci, burza nadchodzi i zobaczymy co i jak. Na razie jednego leszczyka mam, jeszcze pół godziny i ściągnę groch, bo tu mam dwa ziarka grochu i założymy jakąś większą przynętę, a na tą chwilę wędkujemy, czekamy i pada, nie inaczej. No i zobaczymy co i jak, więc na tą chwilę czekamy, czekamy i jest pytkę. Drodzy Państwo, 23:38, na razie nic nie pyka, jedną przerzuciłem, burza idzie, błyska, szczela. Więc drodzy Państwo, jest taka sytuacja, jest godzina 0:49, cały czas burza bokiem idzie, pada cały czas, na razie bez brania, po północy. Tak samo Karol jak i ja, no i czekamy, no zobaczymy co się będzie działo, ale myślę, że ten deszcz nie przestanie padać, ale czekamy, pilnujemy naszych zestawów, no i miejmy nadzieję, że coś pyknie z nocy. Jak nie z nocy, to rano zmienimy przypony na trochę, odchudzimy zestaw, założymy cukiereczki i oby coś dopisało, a na tą chwilę grubo, grubo, grubo. I bez ryby, jak widzicie sami. Ale się tym nie przejmujemy, wędkujemy i jest w pytkę. Pierwsza, 13. Widzicie, znów pada. Błyska się, pada. I takie mamy nocne wędkowanie, czyli dość, że nic nie bierze. To na dodatek deszczowo,
burzowo i wiecznie na dodatek w tej chwili wiaterek jakiś, ale my się nie przejmujemy, wędkujemy dalej i tak to mniej więcej wygląda, więc wędkujemy i czekamy na jakieś rybki z tego mokrego niedzielnego na poniedziałek wędkowania. Pierwsza 27, burza centralnie nad nami. No i tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, pada, pada, grzmi, a my czekamy na jakieś branie, którego nie ma. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda, więc czekamy dalej i zobaczymy, co będzie z nocy na tej wodzie PZW w ten deszczowy, burzowy dzionek. Godzina 2:51, zaraz będzie trzecia, tu nadal pada, błyska się i tak widzicie, całą noc taka pogoda, więc siedzimy dalej, przerzuciłem zestawy i zobaczymy, co ranek, poranek przyniesie rano, jak się rozwidni, przejdziemy na cukiereczki, drobne przynęty, a teraz przerzucone grube pelety i czekamy, czekamy, aż coś ruszy, ale widzicie, cały czas pada mokro, ale siedzimy, wędkujemy i jest pyte. Czwarta 10, przestało padać. No i zobaczymy teraz, czy coś będzie się działo. Oczywiście nie przerzucam, poczekam, aż się trochę rozwidni i założymy drobne cukiereczki. Tak jak mówię, nie pada, to jest najważniejsze, ale jak długo, nie wiem, więc czekamy dalej, dalej i zobaczymy, co i jak. Ranie mam. Zobaczcie, zobaczcie. A to ma jechać. No jeden ruch jeszcze i tnę. Do brzegu branie. To było branie do brzegu. I coś jest. Coś niedużego jest. Branie do brzegu było, oczywiście, tak mówię. Jest nieduży leszczyk. Prawdopodobnie. Teraz kwestia tylko wyholować. Wyluzował żyłkę. Mamy taką 40. Okej. Więc rybkę odhaczamy. Idzie do wspólnego zdjęcia. Karol sypie, męci pod spławik.
i zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego porannego wędkowania po nocnym deszczu, burzy na tym łowisku. Więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. No i dobrze. Wypijemy kawę i będziemy działać z rybkami. Więc pijemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymaj. Masz. I drodzy widzowie, wasze zdrowie. Wypijemy kawę i będziemy działać coś, bo jest słabiutko. Bardzo słabo z tymi rybkami. Ja tutaj jakieś palę przeciwko komarom, bo tego dziadostwa jest sporo. Jak się jeszcze jara, tli. I będziemy coś działać. Ale widzicie, jest słabo, słabo. Więc pilnujemy i zaraz będziemy kombinować z przynętami, z kolorem przynęt, tak aby coś jeszcze fajnego złowić, połowić. Więc, drodzy państwo, wędkujemy dalej, dalej i jest w pytkę. A więc odjazd, ta sama przynęta, ten sam przynajmniej kolor, ale luzu dostała. Nie wiem, czy jeszcze jest. Nie jest. Jest, więc ściągamy niewielkiego leszczyka. Ale to niewielki, bo idzie bardzo pomału. Za czym przy brzegu może pokażę się, co to jak. Lesio. Ładna 40. Tylko tak delikatnie szedł. I znów ta sama wyblakła, żółta. Więc, drodzy państwo, odczepimy naszą zdobycz. I taka 43 centymetry leszczyk do wspólnego zdjęcia. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. 43. Nie do brzegu. Siedzi, ale coś niedużego. Opadało. Albo już spadło. Albo coś niedużego. Nie, nieduży leszczyk. Branie do brzegu. Leszczyk czy karaś? Leszczyk. Ale drobny. Drobny, więc drodzy państwo, takiego maleństwa nie będziemy brać do wspólnego zdjęcia, bo aż, jak to się mówi, nie pasuje, za mały.
Nie chcę, żeby te większe leszczyki go poobijały, więc baja. Baja, płyń po kogoś poważnego. No weźże, nie rób mi tego. I płyń tam. No baja. Poszedł. A ja nabiję podajnik i zarzucamy dalej na tą żółtą przynętę. Dobrze, drodzy Państwo, szamiemy jakieś śniadanko. Zrobimy parówy. Weźmiemy tylko wodę. I będą parówy gotowane. Nie inaczej. Ogarniemy. To rzeki pójdą później. Weźmiemy garnek, parówki i zrobimy jakieś śniadanko. Okej. Okej. Na ciepło. Będą parówy. 7 po 7 sztuk. Najpierw Karol to opędzluje. Jak się gotuje. I tak mówię, po 7 sztuk. Na łeb. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli talerzyk. Ketchup. I tak to mniej więcej będzie wyglądał, jak się gotuje i jest pytka. A więc tak, drodzy Państwo, śmieci do śmieci. Ok. I myślę, że starczy. Okej, teraz dla mnie, ja to sobie na pół wezmę. Dobra, niech się gotuje. Chcesz chlebek tostowy? Proszę. Ale napierdzielił tego towaru. No 7 sztuk, nie? To ja mam tyle zjeść? No nie, nie zjesz? Nie, nie. Nie chcesz keczupu? No po 7, nie? Po 7 sztuk teraz ja sobie biorę. 14 było, to po 7, nie?
a zanim się podgrzeją, czekamy na jakieś branie, ale nic, będziemy kombinować z kolorami przynęt i zobaczymy, co jeszcze uda się złowić, ale widzicie, ryba nic nie skubie. 3 brania przez tyle godzin, przez całą noc praktycznie nic. Najlepsza pora na wędkowanie i lipa. Bezalkoholowe zeróweczka. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli dojechane, wyłączamy, wodę odleję, nic dodać. Nic ująć, jak ketchup. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc smacznego i widzimy się po posiłku. I zobaczymy, co jak. Przepraszam, że z pełną buzią mówię, ale jadłem parówki, a to branko nieduże. Ale zobaczymy, co. I z powrotem ta sama, wiesz, ten sam kolor. Na drugiej tą samą przynętę założyłem, tylko inny kolor. A tu to samo. Więc kolor daje radę. Tam było podciągnięcie. I jest kolejny leszek, co ma, wiecie gdzie, meszek. Ogarnę to. I taki pan Lesio, malutki, no ale taka dobra, 35. Okej. Przerzucamy zestaw. O! Druga. O! Na drugiej. Widzicie? Dublet, jak to się mówi. Tu będzie trochę większy chyba ten lesio, ale tu jest plecionka. I dla tego śluzu ręce. Może coś się ruszą. Ta sama przynęta, tylko o innym kolorze. Czyżbym wszczelił się z przynętą? Zobaczymy. Tylko kwestia, jeszcze teraz muszę podebrać. I potrzebny mi jest podbierak. Ryba poczuła. Nie wiem, czy będzie ryba. Ale jest.
bo widzicie, tu mi jeszcze spodnie spadają z tego. Spróbujemy ją stąd wziąć. Tu jest plecionka, intensywne branie i może być fajny lesio. Dobra, 40. No, jeszcze w zaczep wyszedł. Nie mogę go szarpać bez plecionka. Mały hak. I ładny lesio. Ryba zaliczona. Ładny, ładna. 40. Pomału, 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 pomału i widzicie sami. Tak to mniej więcej. Wygląda. Czyli ładna 40. Baja. Bach. Przerzucamy obydwie wędki, dokończymy posiłek i wędkujemy dalej. A więc u Karola bomba w górę, jak to się mówi. Prawdopodobnie leszczyk. Leszczyk, trzymaj. Zobaczymy jaki. Ładny, ładny. Na żółty, żółty kolor. Biały. No i dobra, 40 ląduje w siatce. U mnie to samo. Czyli karabin maszynowy gra. Okej. Ślisko jest bardzo w tych klapeczkach i ściągamy 6. leszcza. Może wejdą, oby, oby. Moment, moment. I kolejna 40, która prawdopodobnie zawita w koszu. Tak, nie inaczej, drodzy widzowie, nie inaczej. Czyli machaj, będą, ryby będą. Ryby będą, machaj, będą. Ładna. 40, już się odpiął, więc do koleżków.
i wędkujemy dalej. Siedzi. Tak widzisz, tak u ciebie bombka wisi. Jest coś, leż będzie. Bo branie opadło i żyłka położyła się na wodzie. To z przynętą wszczeliłem się jak do tej pory. Lekko żółtawa, taka wyblakła. Warfolesik. No daje rybę, czwarta ryba na tą przynętę. Ale tam było podsypane, wiecie, wczoraj. Może ryby teraz właśnie weszły. I nieduży leszczyk, którego podbierzemy, żeby się nie posiedząć, bo już tak wydeptałem tutaj w błocie. Taka czterdziecha. Ładne tu leszcze biorą, drodzy Państwo. Takie czterdziechy ładne. Więc machaj wędą. Ryby będą. Nie inaczej, drodzy widzowie. Nie inaczej. Za sam koniuszek. Za sam koniuszek. I zobaczcie, że 40 od 50. 42. 42. Baja. Baja. Wędkujemy dalej. Branie u mnie. No widzisz, kryl. Mówiłem, że kryla założę. Może na kryla będzie coś brało. I w końcu tu na plecionkę założyłem kryla z dajwy. I jest leszczyk. I zaraz powrotem tego kryla dojedziemy. Tylko ściągniemy tą niewielką rybkę, czyli niedużego leszcza. No jeszcze trzeba wyholować. Nie bądźmy tacy pewni, bo może się spiąć, zerwać. Słabo być zapięty. Więc nie takie hop-siup. Trzeba rybkę jeszcze niedużą wyholować. No ale ładnie idzie. Rybka zaliczona. I tak mówię. Widzicie sami, że kryl z dajwy. I taki przyzwoity leszczyk. Do wspólnego zdjęcia i przerzucamy zestaw. Podeszło do góry tym razem, nie branie do brzegu, i na kukurydzę z Marosza, węgierską przynętę, skusił się prawdopodobnie Lesio, tylko musimy go jeszcze wyholować. Leszek, bo ma, wiecie gdzie meszek. Karol. Ale wiesz co jest najlepsze? No. Że, patrz, w większości to co przetestowałeś przynęty, na każdą praktycznie masz granie. Tak, no. Ale to mieszanka jest też, daje, wiesz, Karol. Mieszanka jest dobra, podsypane było, widziałeś jak. No to wiesz, ryba tam siedzi. Siedzi i w końcu kiedyś musi brać, nie? Może nie za wielkie te leszcze, ale takie ładne czterdziestki, drodzy Państwo. Więc kolejna... Ja też nie wybrzydzam, bo ładna jest ta, ładne ryby. Tylko szkoda, że same leszczyki, nie? Nie ma bonusiku jakiegoś. Lina, karpia, amura. Ale patrz w drugą stronę. Równie dobrze by mogło nie być w ogóle i wtedy w ogóle byłaby kicha, nie? Mogę go spiąć, wiesz? Mogę go spiąć, bo on taki jakiś jest młody, agresywny. Ale czterdziecha.
zaliczona. No i spiął się, ale w podbieraku. I zobaczcie, drodzy widzowie. Prawie 50, wiesz? 47. Jak Karol nęci ostatek i niedługo będziemy kończyć. Czyli dwie kulki posłał. I koniec z zanętą? Koniec. Koniec. No i zobaczymy, co z tego. I niedługo będziemy kończyć, drodzy widzowie. Jest godzina 9:25. Gdzieś o 11 będziemy się zwijać. Ja niedługo wyciągnę po 10 siatkę z rybami. Pokażę wam, co i jak. Siatkę wysuszę. Tutaj matę już wszystko suszę. Pomału. Ja już wyciągnę tą siatkę, wiesz? No, no to wyciąga, już ja po 10 wyciągam. Nie ma tutaj za bardzo towarzystwa dużo. Ale coś tam jest. No coś jest, ale... No jeden leszczyk taki ładny, ponad 40. Jeden koło 30. I płoć. I płocie. No i szału nie ma, ale no, no widzicie, tak ryby brały. No co zrobić, na to, się nic nie poradzi. Tak brały. Więc tak to mniej więcej. No ten to fajny. Pokaż, nie? No pokaż. No taki w miarę. Ładny, ładny. Więc baja. Ja za chwilę wyciągnę swoje, ale to tak mówię o 10. To jeszcze ze 40 minut i będę suszył siatkę. Więc drodzy widzowie, godzina 10. Mamy godzinkę jeszcze. I zwijamy się wstępnie, już spakowani. Pokażę wam, co udało się złowić. W ten dzionek, czyli zobaczcie, czyli mój dorobek, urobek. Więc zrobimy zdjęcie. I rybki wypuścimy, więc sam nie wiem, ile tego jest, więc zaraz sami zobaczycie. Jeden, dwa, trzy, chodź, pomożesz mi, cztery, pięć, 6, 7, 9, 8, 9. Chcę zdjęcie zrobić. Dobra, już. Cały czas się nagrywa zresztą. A więc, drodzy widzowie, 9 sztuk. I teraz pójdą do wody. Bo ja ryb nie zabieram. Więc nie męczymy ryb. I baja. Baja. Nie inaczej. Płyńcie. Sztuka, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, oraz dziewiątka, płyń, baja. Wysuszę siatkę i niedługo będziemy kończyć. Więc, drodzy państwo, czas zakończyć ten nierówny pojedynek, czyli tą porażkę dzisiejszego wędkowania. Karol, jak uważasz, jak, co i jak? Znaczy, no, krótko ująłeś i myślę, że z tobą się zgodzę w 100%, tak? Na ten czas wędkowania, po ostatnim wędkowaniu na pewno myśleliśmy, że będzie lepszy wynik dzisiaj, bo postawiliśmy na tą noc. Niestety, no, zgodzę się z tobą w 100%. To była porażka typowa.
no, nic więcej w sumie nie mogę powiedzieć, tak? Trochę skakałem, ale to nie ma całkowicie znaczenia, bo i tak czas i dał naprawdę był spory, żeby się wykazać, jednak no po prostu ryba nie współpracowała. No myślę, że to jest i wyłącznie wynik tego, że ostatnio bardzo pogoda jest zmienna. Teraz zimno, deszczowo przez ostatni tydzień, a dzisiaj widzicie. Piękna pogoda się zrobiła, w nocy po prostu ulewa niesamowita, przez całą noc padało. I burza. Burza grzmiało, błyskało się, a teraz nagle takie wypogodzenie. No myślę, że to też jakiś ma wpływ. Wpływ. No i tyle, no. I zresztą wędkarzy nie ma, to... Wędkarzy nie ma, także ryba chyba nie współpracuje póki co. Ale i tak... No wypad zaliczony. Ja to powtarzam. Lepiej tutaj niż po prostu siedzieć w domu przed telewizorem, ewentualnie komputerem. Na świeżym powietrzu to jest zawsze na świeżym powietrzu, tak? No i tak to leciało. Ja dodam tylko, że leciało tak jak widzieliście, słyszeliście i na tym koniec. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza, z Karolem jedziemy na Kielce. Cześć!